No cóż, kolego dzwoniec. Widzę, że 4 lata studiów niczego pana nie nauczyły. Podoba mi się na pierwszym roku. To niech się pan specjalnie nie odzwyczaja. Dobrze, co my tu mamy? Sądząc po dotychczasowym przebiegu pana nauki, czeka nas dziś horror. Musi być pan przygotowany na wszystko. A pan jest przygotowany na cokolwiek? Nie, no ja się utrzymam, ale wie pan, jak to jest w akademiku. Mieszkam w jednym pokoju z 3 kolegami. Jeden jest ze wsi. I ten, co jest ze wsi, to trzyma świnię pod łóżkiem. Ta świnia chrząka, to łóżko się trzęsie, na tym łóżku leżę ja. Mi oczy latają, nie mogę czytać. Drugi kolega ma astmę i też chrząka. I to nawet podobnie jak ta świnia. Do tego stopnia, że kiedyś chciałem od świni stówę pożyczyć. I co? Udało się? No co, pan od świni? Miała tylko 50. Nie stać świnia chrząka, tamten kolega chrząka, jak nie chrząka to śpi, jak śpi to chrapie. A trzeci kolega znosi steropian z całego miasta, bo dorabia przy ocieplaniu bloków. Ten steropian trzeszczy, ta świnia chrząka, tamten chrapie. Jak to się wszystko na siebie zwali, to i trzeszczy, chrząka i chrapie jednocześnie. No i weź tu się ucz! No weź tu się ucz! No weź, a ja się uczę. No to nie wiem, to niech się pan może spróbuje tak jakoś zamknąć w sobie. Kiedyś tak leżałem bez ruchu, to mnie świnia zaczęła gryźć. Myślała, że nie żyje, a świnia to głupia z podleśnej, złapie za rękę. Trzyma, no naprawdę chyba tylko w dziekanacie jest większy pieprznik niż u nas. No kolego dzwoniec, niech pan nie narzeka na bałagan w dziekanacie, bo chyba tylko dzięki niemu uda się panu skończyć te studia. No dobrze, zacznijmy wreszcie. Niech mi pan, kolego dzwoniec, na początek może zreferuje sytuację Francji pod koniec XIX wieku. Kogo? Nie, kogo? No pan tak niewyraźnie lele powiedział, kogo? Francji! Aha. To jest takie państwo między Hiszpanią a Niemcami. Mhm. A nie odwrotnie? No ale gdzieś tam w każdym razie. Nie, Francja to ja wiem to. U nas nawet ta nasza świnia mówi po francusku, wie pan? Jak się ją kopnie, to mówi tak ui! Tak mówi świnia! Powaga! A potem znowu po polsku. Niesłychane. Tak mówi, no. Dobra, czyli opisz sytuację Francji, tak? Tak. Nie Węgier. No nie, no, Francji. Francji, dobrze. Nie, bo dlaczego pytam, bo ja mogę mówić o wszystkim. Mogę mówić o Węgrzech, mogę mówić o Francji, mogę mówić o Węgrzech. To znaczy, wolałbym o Francji. No, jak pan woli, to pana wybór. Pan poniesie konsekwencje. Czyli co, ruszamy, tak? Tak. Ale pan mi w głowie skłował, już w końcu nie wiem, na czym stanęło. Czy na Węgrzech, czy na Francji, czy na Węgrzech, czy na Węgrzech. No to... A więc w końcu stanęło, pomogę panu na... Grzech. Si, na Francji! Dobra, niech będzie Francja, no. Nie będę się kopał z koniem. Czyli co, zaczynamy, tak? No jakby pan mógł. Sytuacja Francji... Sytuacja Francji była... no jakby to... Kolego dzwonię! Tak? Słucham, co? Kolego dzwoniec, ja nie chciałbym panu przerywać. Nie, właśnie bardzo dobrze, niech pan się wtrąca. Jak pan czegoś nie wie, proszę się pytać. No to fajnie właśnie, pomagajmy sobie. No właśnie, pomogłaby mi odpowiedź na pytanie. Ja śmiało, tak. Czy to jest wszystko, co pan wie na ten temat? Nie. Chociaż nie ukrywam, że jest to zdecydowana większość. No to może by pan jednak jakoś spróbował rozwinąć temat. Tak, dobry pomysł. Profesor! Wie, za co far se bierze. Dobra, czyli rozwinąć temat. A na czym skończyłem? Coś takiego właśnie. Aha, czyli to już mówiłem, tak? Tak. No czyli co? Umówmy się, że trójka jest, powalczymy teraz o piątkę.
Sytuacja Francji była w bardzo trudnej sytuacji. No, muszę przyznać, że językowo to zdanie było naprawdę brawurowe. Dziękuję. Co, jeszcze coś? Ale pan ciśnie. Dobra, czyli dalej. Sytuacja Francji była w bardzo trudnej sytuacji. Podobnie sytuacja wyglądała na Węgrzech, gdzie pułkownik Rekoczy wkroczył do Budapesztu, aby tam pod pozorem spotkania się z generałem Bemem polski ślad... Kolego dzwoniec, nie chcę już ani słowa słyszeć o Węgrzech. Hitler był najgroźniejszym z hitlerowców. Ale drzymała, robił go w wała. Tak? Tak. A w jaki sposób? Miał wóz! Miał wóz i się chował raz pod wozem, raz na wozie, także Hitler zagląda, gdzie jest drzymała, wojsk drzymała, a drzymała pod wozem, pod wozem, pod wozem. Tyle go Hitler widział. A drzymała dzielny dał nogę i następnego dnia był już w Budapeszcie. A tam spotkał się z pułkownikiem Rakoczym, aby pod pozorem spotkania się z generałem Bemem. Z generałem Bemem polski ślad. Wyruszyć wspólnie do... Wyruszyć Ikarusem... Słowianie żyli w domach z drewna, z których dym wychodził mniejszymi otworami, a Słowianie większymi. Chyba, że któryś był mniejszy Słowianin, to wiadomo, razem z dymem... Pszt. Jak chcieli rozpalić ogień, to pocierali o siebie krzemień o krzemień, chyba, że któryś był leworęczny, wtedy wiadomo odwrotnie, a pod spód podkładali stare gazety. To się jarało, się wszystko paliło, trudno było rozpalić takie ognisko, ale Słowianie byli wytrwali. Dlaczego? Dlatego, bo mieli narządy z kamienia. No to bardzo ciekawe, co pan mówi, kolego dzwoniec. Ale jaki to ma związek z Francją? Dobre pytanie. W ogóle pan mi się podoba, widać, że pan słucha. Jaki to ma związek z Francją, tak? Ten kamień. Jaki ma związek? Radziecki? Nie. Nie. Jaki ma związek kamień z Francją, tak? Stara francuska bagietka jest twarda jak kamień. Jak ją popchnął generał Świerczewski, no to się kulom nie kłaniał. No bo jak lecą kulom, chce się ukłonić, a stoi bagieta w czemu, to niemożliwe się ukłonić. I w ten sposób dostał 3 kule w brzuch. To była chyba zasadzka stowarzyszenia ordynacka, ale Świerczewski nie gapał. Dlaczego? Dlatego, bo się odgiął, strzelił z łuku jakiego Kurskiego i w ten sposób padł pragniony dla Francji de Gaulle. W ten sposób padł pragniony dla Francji... The goal! Zinedine Zidane! Oui, 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 oui! Tak. W ten sposób padł pragniony dla Francji de Gaulle. No, koniec! No znaczy, może ja czegoś nie doczytałem, ale bo... Ta świnia mi książkę zjadła. Świnia, zażarła. Wi, 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 wi! Wi, zjadła, zażarła. Wi, 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 wi! Także... Co pan nic nie mówi, zatkało pana? Postanowiłem uczcić tę tragedię minutą ciszy. Czas minął. I pański też na tych studiach. Co dostanę? Prasłowiańską pałę. Jak, mi pałę? Nie, dlaczego? Nie! 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 Nie!